Pamiętajmy, że czynności kontrolno-obsługowe to pierwsza czynność, jaką wykonujemy na egzaminie państwowym. Jeśli kieruje nami stres na egzaminie, pamiętajmy, że aby otworzyć przednią maskę w pojeździe, należy lewą ręką uruchomić dźwignię, pociągając ją do góry. W ten sposób otwieramy maskę przednią. Po podniesieniu dźwigni zabezpieczającej pamiętajmy, że jeszcze musimy otworzyć dźwignię znajdującą się pod maską. Lewą ręką przytrzymujemy maskę samochodu, prawą ręką szukamy zabezpieczenia i podnosimy je do góry, palcami do góry, tak żeby można było otworzyć klapę przednią w pojeździe. Zabezpieczamy teraz maskę przed opuszczeniem, wkładając dźwignię tutaj w miejsce zabezpieczające, w otwór po prawej stronie. W tej chwili maska jest już zabezpieczona, nie grozi nam opadnięciem na dłonie. W tej chwili możemy już przystąpić do prezentacji płynów znajdujących się pod maską silnika. Przystępujemy teraz do kolejnych czynności kontrolno-obsługowych w pojeździe Toyota Yaris. Zajmiemy się teraz płynami znajdującymi się w silniku pod maską. Pierwszy płyn to zbiornik płynu do spryskiwaczy, który znajduje się po lewej stronie silnika. Pamiętajmy, że nie ma tutaj wartości minimum i maksimum. Aby sprawdzić, czy w tym zbiorniku znajduje się płyn, musimy podnieść klapkę zabezpieczającą i zajrzeć do wnętrza szyjki, tak żeby zauważyć, że ten płyn w tej szyjce się znajduje. Następnie zamykamy klapkę. Jeśli jest płyn widoczny, to wiadomo, że nie musimy go uzupełniać. Pamiętajmy, że podczas egzaminu państwowego nie jesteśmy zobowiązani wyciągać wskaźnika pomiaru oleju w silniku, ale na dzisiejsze potrzeby, żeby Państwu pokazać, o czym tutaj w tej chwili mówimy, zaprezentujemy wskaźnik poziomu oleju w silniku. Jak należy ten olej sprawdzać? Wyciągamy wskaźnik. Przecieramy go suchą chusteczką. Wkładamy ponownie wskaźnik do miski olejowej. Wyciągamy go ponownie. I w tej chwili odczytujemy na końcu wskaźnika, jest wartość minimum i wartość maksimum. Olej powinien się zawierać pomiędzy wartością minimalną i maksymalną. W tej chwili nasz stan jest dokładnie w tym miejscu, czyli jest prawidłowy. Olej w tym silniku jest czysty, przejrzysty, tak? Normalnie w czasie eksploatacji ten olej zmienia barwę na o wiele ciemniejszą, aż do brunatnej. Po wykonaniu czynności wkładamy wskaźnik z powrotem do miski olejowej.